Ruch Chorzów po 6 latach wrócił do Ekstraklasy. 14-krotny mistrz Polski drogę od spadku do trzeciej ligi z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej pokonał, można powiedzieć to śmiało, z wielkim wysiłkiem, ale i klasą. Długa droga za nami, tak naprawdę biorąc pod uwagę okres, od kiedy spadaliśmy z Ekstraklasy i teraz do niej wracamy, to 6 lat, w których naprawdę wydarzyło się mnóstwo rzeczy. I takich nie najlepszych, przykrych, ale też pięknych chwil radości, które na pewno każdemu zapadły w pamięć. Chorzowianie mocno kibicują swojemu klubowi. Ruch zawsze był, jest i będzie wizytówką Chorzowa. Nie tylko Chorzowa, ale całego Śląska. Zawsze jak wierny kibic wszyscy oglądamy. Całą rodziną. Bo na pewno będę śledził. Będę śledził akcję. Jak ktoś mówi Chorzów, myśli Ruch. Jak ktoś mówi Ruch, myśli Chorzów. Coś nieprawdopodobnego. Bardzo, bardzo się cieszę, że są w Ekstraklasie. No i co? Liczymy na mistrza. Tabela jest jeszcze otwarta, ale mam nadzieję, że po pierwszej kolejce będzie w czołówce. I po ostatniej również. Czy chorzowski klub znalazł wytrych do pokonywania ligowych schodów? Ja myślę, że klucz to jest właśnie to, że zjednoczyło się całe środowisko. Od ludzi w klubie, przez drużynę, po właścicieli, sponsorów, przede wszystkim kibiców. Wszyscy zaczęli w pewnym momencie ciągnąć ten wózek w jedną stronę. Klub na nowy sezon przyjął strategię, która sprawdza się w ich przypadku od lat. Nie stawiamy sobie żadnych celów, tak jak sobie nie stawialiśmy celu po awansie z trzeciej do drugiej ligi, że od razu chcemy walczyć o awans. Plany były inne, wyszło jak wyszło, bardzo pozytywnie. Po awansie do pierwszej ligi też nie stawialiśmy sobie takich planów, takich celów, że mamy natychmiast awansować do Ekstraklasy. I teraz też z pokorą, bardzo z dużą pokorą patrzymy na ten nowy sezon. Najbliższy mecz Ruch Chorzów rozegra z Zagłębiem Lubin już w najbliższą niedzielę. Nie tylko kibice z Górnego Śląska, ale też dziennikarze sportowi zacierają ręce. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Strzelec, a ze mną jest Bartosz Gruszczyński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o Ruchu Chorzów i o spektakularnym awansie do Ekstraklasy. Bartoszu, jak sądzisz, na co stać Ruch Chorzów w tym sezonie? Wiemy, że w tych ostatnich latach sytuacja była trudna, ale zrobili coś niesamowitego i awansowali w końcu do elity. Zgadza się, Ruch Chorzów na przestrzeni każdego sezonu, w którego ostatnich latach był beniaminkiem, nigdy nie był brany pod uwagę jako kandydat do awansu ze względu m.in. na przykład na niski budżet, ale pokazali, że niemożliwe nie istnieje, dlatego myślę, że Ruch może w tym sezonie naprawdę namieszać. Okej, zobaczymy jak będzie, natomiast jeszcze o zdanie zapytamy naszego eksperta, którym jest Michał Trela z Canal+. Dzień dobry, witamy Cię Michale. Dzień dobry. Ja przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o mecze Ekstraklasy w tym sezonie, będziemy mogli wszystkie zobaczyć w kanałach telewizyjnych Canal+, a także w serwisie streamingowym Canal+ Online. Michale, czy Ty też jesteś podekscytowany startem nowego sezonu Ekstraklasy? Tak, jak najbardziej. Trwała ta przerwa kilka tygodni, no ale już chyba wszyscy czekamy w blokach startowych razem z piłkarzami. No i liczymy, że rozpocznie się od mocnego uderzenia, że to będzie świetna pierwsza kolejka. No a domyślam się, że kibice Ruchu Chorzów są jeszcze bardziej podekscytowani, bo dla nich ta przerwa nie trwała kilka tygodni od Ekstraklasy, no ale kilka lat, więc tym bardziej są pewnie wygłodniali tej ligowej piłki. Patrząc na historię Ruchu Chorzów, a raczej oczywiście te ostatnie lata, jak myślisz, na co stać Ruch Chorzów w obecnym sezonie, w przyszłym sezonie? No, patrząc na historię ostatnich lat Ruchu Chorzów, wszyscy chyba nauczyli się, że nie można racjonalnie oceniać szans Ruchu Chorzów, bo gdyby racjonalnie je oceniać, to pewnie nie awansowałby z drugiej ligi, nie awansowałby z pierwszej ligi jako beniaminek. Tylko ten awans z trzeciej do drugiej był czymś oczekiwanym i w miarę przewidywanym. Natomiast teraz w Ekstraklasie można się oczywiście spodziewać, że jako beniaminek będzie to zespół walczący o utrzymanie. Takie są realia w naszej lidze w ostatnich latach, że bardzo trudno jest beniaminkom awansować i zagrać dwie bardzo dobre rundy. Czasem niektórym udaje się na efekcie świeżości zagrać jedną dobrą rundę, jak Widzewowi przed rokiem, jak Radomiakowi dwa lata temu. Natomiast finalnie oba te zespoły i tak obsunęły się w drugiej części sezonu w tabeli, więc Ruch też czeka walka o utrzymanie. Natomiast samo to, że powiem, iż wydaje mi się, że to będzie najlepszy z beniaminków, że to jest zespół, który ma szansę pozostać w lidze, to już jest coś więcej niż wskazywałby tylko rzut oka na kadrę, na budżet, bo patrząc na to, no to trzeba by było Ruch wskazywać na spadek.
Okej, a powiedz mi, Michale, co sądzisz o wzmocnieniach, jeżeli chodzi o drużynę niebieskich? Wiemy, że wrócił Starzyński do tego zespołu, to właśnie tam zaczynał tak naprawdę swoją wielką karierę. Powiedz mi, jest tak, że Maciej Firlej to jest król strzelców drugiej ligi. Czy tutaj pośród tych zawodników, którzy wzmocnili teraz zespół niebieskich, upatrujesz jakiegoś zaskoczenia bądź takiego transferu, który rzeczywiście wypali w tym nowym sezonie? Mam takie poczucie, że Ruch w obrębie swoich skromnych możliwości zrobił wszystko, co się dało, żeby wzmocnić ten zespół, żeby przygotować kadrę na awans właśnie do Ekstraklasy. I no to jest duża sprawa, bo czasem Beniaminkowie czekają, chcą zobaczyć, jak się rozpocznie sezon, później dokonują wzmocnień w trakcie, tak na chybcika. W Ruchu ta kadra została przygotowana, została wzmocniona i też idąc według takiego klucza, często zawodników, którzy już klimat Cichej znają, bo też Dominik Steczyk czy Michał Puchalik, no oczywiście Starzyński, to są piłkarze, którzy znają Ruch Chorzów, wiedzą, czego się tam spodziewać i pewnie będą też czuli charakter tego klubu, a właśnie charakter tego klubu będzie prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem takim nieuchwytnym, żeby pozostać w Ekstraklasie, żeby jakoś to utrzymanie wywalczyć. Spodziewam się też, oprócz tych zawodników, których wymieniłeś, że choćby Juliusz Letniowski pozyskany z Widzewa Łódź do ośrodka pomocy może być dobrym uzupełnieniem Starzyńskiego, że Wiktor Długosz, który był w szerokiej kadrze Rakowa Częstochowa, nie był tam podstawowym zawodnikiem, ale pokazywał ciekawe występy na skrzydle, też może być całkiem przyzwoitym wzmocnieniem, więc jest kilka tych transferów w Ruchu, na które można patrzeć z dużym zainteresowaniem. Okej, a powiedz mi, Michale, czy dla ciebie takie mecze jak Wielkie Derby Śląska czy Derby Łodzi są szczególnie ważne z perspektywy komentatora, bo wiemy, że te wielkie mecze wracają i kibice właśnie na takie mecze czekają całymi tygodniami. Czy dla ciebie rzeczywiście ma to aż tak duże znaczenie, jeżeli mecz jest, że tak się wyrażę, pod napięciem? Oczywiście przygotowujemy się do każdego meczu tak samo i staramy się ten taki ogień w sobie przed każdym skomentowanym meczem wzniecić. Natomiast to są te mecze typu Wielkie Derby Śląska, Derby Łodzi. To są takie spotkania, przed którymi nie trzeba nic wzniecać. Trzeba wręcz się hamować, tak jak piłkarze często mówią. No bo to jest najlepsze, co w każdej lidze może się zdarzyć. I to fantastycznie, że takie mecze znów będziemy mieli w tym sezonie. To jest gwarancja emocji. Wiadomo, że większość osób, które śledzi naszą ligę, które ją kocha, nie robi tego tylko ze względu na poziom piłkarski, chociaż ten idzie cały czas w górę, mam wrażenie, w ostatnich latach, ale przede wszystkim ze względu na emocje, na przeżycia, których Ekstraklasa dostarcza. No wiadomo, że mecze Ruchu z Górnikiem, Widzewa z ŁKS-em, czyli te mecze, które pojawią nam się ponownie na mapie od tego sezonu, no to są takie, które tych emocji generują najwięcej. I nawet jeśli na murawie piłkarzom zabraknie umiejętności, to właśnie emocjami nadrabiają i ludzie, którzy oglądają ten mecz w Canal Plus, ale też ci, którzy są na stadionie, mają po prostu poczucie, że obejrzeli coś, co ich trzymało w napięciu, a o to w tym wszystkim chodzi. Skupiając się jeszcze na Ruchu Chorzów, na pewno bardzo ciekawą postacią jest trener, czyli Jarosław Skrobacz. Ja powiem, że miałem okazję współpracować przez krótki okres z Jarosławem Skrobaczem, gdy ten jeszcze współpracował w GKS-ie Pniówek Pabowice. I na pewno patrząc na ostatnie lata w wykonaniu tego trenera, to jest coś, co można określić jednym słowem, czyli progres. Po Pniówku Pawłowice trenował jeszcze juniorów Pniówka Pawłowice. Potem był m.in. w GKS-ie Jastrzębie, w Miedzi Legnica i widać, że ten trener rozwija się z każdym sezonem. Tak, Jarosław Skrobacz to jest ktoś, kto właśnie szedł krok po kroku, budował tę karierę. Czasem dostają szansę trenerzy w Ekstraklasie, mając nawet 30 lat. Tak było z Dawidem Szulczkiem niedawno, z Adrianem Siemieńcem, czy teraz z Dawidem Szwargą, który prowadzi Raków Częstochowa i to jest jego pierwsza trenerska praca, prowadzenie Mistrza Polski. Inni mają kariery tak poukładane, że muszą każdy kroczek do przodu sobie wywalczyć w bardzo trudny sposób i tak właśnie szedł w górę trener Skrobacz. Bardzo czekam na niego w Ekstraklasie, bo to była właśnie marka na śląskim rynku, potem marka na pierwszoligowym rynku. Wydawało się, że po niepowodzeniu w Miedzi Legnica, gdzie został zwolniony po jednym sezonie, nie wywalczył nawet awansu do baraży, co było wtedy celem, że to będzie dla niego krok w tył. No i teoretycznie był, bo później objął drugoligowy Ruch Chorzów,
Natomiast historia, jaką później napisał z Ruchem, te dwa awanse z rzędu, pokazuje, że naprawdę jest fachowcem. Zwłaszcza, że on też, jeśli sobie przypomnieć, nie zaczynał w Ruchu w łatwej sytuacji. Przejmował drużynę, która awansowała właśnie z młodym trenerem Łukaszem Beretą. Nieprzedłużenie z nim kontraktu było wtedy sensacją, więc nawet to wejście do Ruchu Chorzów nie było takie usłane różami dla trenera Skrobacza, a jednak okazało się, że pracą potrafił się obronić i bardzo na niego czekam w Ekstraklasie, jak sobie poradzi, bo wiemy też, że różnie bywało w ostatnich latach z trenerami, którzy w pierwszej lidze zbierali świetne recenzje. Okej, okay, na koniec, Michale, chciałbym cię zapytać, czy pokusisz się o wyznaczenie faworytów, może pierwszych trzech drużyn, które zakończą ten sezon Ekstraklasy na podium i na co stać Raków Częstochowa? Czy to będzie drużyna, która bez Marka Papszuna będzie w stanie nawiązać do tych sukcesów z poprzedniego sezonu? Jeśli chodzi o Raków Częstochowa, spodziewam się, że to będzie zespół, który ma szansę przebić osiągnięcia drużyny Marka Papszuna, ale na innych frontach. To znaczy, że wreszcie uda się Rakowowi awansować do fazy grupowej któregoś z europejskich pucharów. Są o jeden, dwumecz od spędzenia całej jesieni na boiskach europejskich. To byłby wielki sukces Rakowa, ale jednocześnie, jeśli to się spełni, będzie bardzo trudno pogodzić to z tak dobrymi, regularnymi występami na ekstraklasowych boiskach. Dlatego byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Rakowowi udało się obronić Mistrzostwo Polski w tym sezonie. Widzę ten zespół w gronie trzech, czterech czołowych w naszej lidze. Spodziewam się, że znów będzie walczył o podium, że kolejny raz awansuje do europejskich pucharów, ale nie jest w tym momencie dla mnie faworytem do mistrzostwa. Myślę, że po krótkiej przerwie wróciliśmy do sytuacji, w której Legia Warszawa i Lech Poznań są takimi głównymi zespołami, na które trzeba spoglądać przed sezonem. Oczywiście tę czołową stawkę uzupełnia Pogoń Szczecin, tak jak było w poprzednich latach. No i myślę, że ta czwórka się nie zmieni, ale z głównym wskazaniem tym razem na Legię i na Lecha. Okej, okay. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, Michale, za rozmowę. To był zaszczyt dla nas. Dziękuję bardzo. I oczywiście przypominamy, że mecze PKO BP Ekstraklasy można oglądać na platformach Kanal Plus Sport i Kanal Plus Online. Pamiętajmy także, że wraz z nowym sezonem rozpoczną się transmisje popularnych programów, takich jak Super Piątek, w piątkowe wieczory. Będziemy mieli także magazyn Liga Plus w sobotę, a także Liga Plus Ekstra w niedzielę. No i na deser oczywiście w poniedziałkowy wieczór Ekstraklasa po godzinach. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Ja w swoim imieniu, Bartek w swoim. Oczywiście. I dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.